A ja kręcę się jak żelek. Okej, okej. W sensie, co robimy, Damianie? Patrz, o, tu jest jakaś instrukcja. Mam klocek, kładę go tu, robi się portal. Szczerze, myślałem, że umrzemy. Woo! Przez moment. Co tu się dzieje? Hello! O, ja bym chciał tak w Polsce, taki portal w domu i od razu jesteś na wakacjach. Jakie oj, flagi musimy zbierać, panie! Zebrałem flagę. Tam jest zielona, a jest moja, rezerwuję. Oj, pciej. To moja prywatna flaga. Twoja prywatna flaga, ty! Mam ją, dotknąłem, proszę bardzo. Pa, ponczusiek dla ciebie. Dobra, chodź, idziemy pływać na ponczusiu. Dawaj, na ponczusiu, dawaj. Krystianek, ten ponczusz. Czy możemy pływać na ponczusiu? Możemy pływać. Tak, ale reki nas... Co ja umarłem, a ty nie? Haha, ale ty, słabiak. Co się stanie, jeśli ja zabiorę teraz ten? Co zabiorę? Kostkę. A, umarł! Damian, a już miałem flagę prawie. Wstyd mi za ciebie totalnie. Wstyd. A ja już prawie tam byłem. Ej, możesz wrócić? Ta, jasne, jestem w pustym świecie. O, wróciłem. A... Super! Ja myślałem, że tutaj mamy jakieś, nie wiem, współpraca, że będziemy coś robić wspólnie, działać, a tu widzę bardziej na zasadzie, eksperymenty. Czy Krystian, jeśli wyrzucę cię w innym wymiarze, to czy wrócisz do mojego pierwotnego wymiaru? Taki, byłem ciekawy, tak? I co, wróciłeś? Wróciłeś. Tak, o co wróciłem. Ci chodzi? No właśnie, widzisz, czy mogę na tej piłce? Dobra, na tej piłce. Ty, tam na jest... tej piłce nie mogę. O Boże, jakie to jest chore, ja cię! Wrócisz do mnie? Czy nie? Czemu? Pytam się tylko, czy do mnie wrócisz. Nie, no przecież jestem tu. Co to jest tu? Przy niebieskiej fladze. A to zbierz ją w takim razie, Undra! Mi się wydaje. Ale Krystianku... Dobry pomysł. Idę do ciebie. W sensie nie do końca, ale... No w sensie musisz płynąć. Tam no płynę. Płyniesz, tam widzę, płynę. Widzę. Co to jest za wielki... Co to jest? To jest wieloryb. Albo baleń. Umarłem. Możesz sobie wybrać. Nie wiem wybrać. Czemu. Dotknąłem czegoś. O, siema. Witam. Siema. Cześć, co tam? Jak tam? Wydaje mi się, że musimy tam dopłynąć razem. Że to jest współpraca. Tak! Współpraca. Tak. A bierzesz sobie pączka i sobie sam próbujesz. Tak, dobra. Tak. To ja biorę takiego z białym lukrem. O, ja wezmę z różowym, dobra, rozumiem, że... Tata mi zawsze mówił, że biały lukier jest dobry. Pytaj czemu. A nie ksiądz na kolędzie? Dobra, muszę ciebie zamknąć w pączku. A! Żegnaj, Damian. Udało się? No. Nie jestem pewien, czy ci się udało. Ale nie wiem też, czy mi się udało, więc jakby spoko. Dobra, na razie Damian, coś płynę, słuchaj. Bardzo. Na razie... Płyniesz. Ja tak, ja bardziej bezpiecznie. O nie, nie udało mi się. No mi też się nie udało, witam. Bo ty nie możesz dotknąć drugiej wody, bo tam jest druga woda, czaisz to, nie? Jakiej drugiej wody? No, co? Drugiej wody. Ja biorę czekoladowego tym razem. Ja biorę czekoladowego. My bierzemy czekoladowego. Czekaj, bo biały się tutaj przyczepił do nas, nie? No biały, my nie chcemy być rasistami, ale no jakby przepraszam bardzo, okej? Okay. Dobra. Jak mam się wspiąć teraz na pączku? Dobra, jestem, głowa mi wystaje. Jakoś damy radę, Damian. Nie, czy się nie utopimy prędzej, wiesz? Nie, spoko, damy radę. Mayday, utopiłem się. Ja jeszcze nie. Ty nie? To jeszcze super! Nie. Dawaj, go! Jeszcze nie. Gdzie ja jestem? A, przepłynąłem. Gdzie ja byłem, co? Przepłynąłeś to, ale nie, martw się. Ale ja nie widziałem nawet, żeby tam była jakaś błyska. Ej, halo, ale dlaczego ta flaga ten? O, to gdzie jest ja dopłynąłem? Flaga. Ej, wiesz, jaki skam jest w ogóle? A bo musimy na nie... A, dobra, rozumiem. Ej, Krystian, bo nie zabrałem tej niebieskiej flagi. Ale z ciebie... No to idziesz jeszcze raz. Ale jesteś nie, pierdołą? Teraz ty lecisz. Nie, ty zawiniłeś, to ty lecisz. No ty jesteś zawiniątkiem w tym przypadku. Nie. Tak. Ja płynę na moim pączku. Do góry nogami. A? O! Nie pytaj teraz jak... Dobra, o, nie! Tak! Udało dobra. Mi się! Co dotknąłeś, powiedz mi. Co? Czego? Czego dotknąłeś? Co zrobiłeś? Co? No płynę. Co ci się udało? Gdzie płynę? Płyniesz? No po tą flagę. U mnie to tak bardzo powoli płyniesz. No ale jestem w kółeczku. Super. Super, to na pewno będzie sukces. No Damian, tak. Czy muszelki znikają? Nie. Dobra, no to chociaż taki plus. A przynajmniej powiedzmy. Nie kojarzę, żeby tak było. No i nie kojarzysz, dobra, to się nie będę oglądał, żeby nie robić sobie stresu. Dobra. Dopłynąłem! Gratuluję! Tak! A tu... O, tak! Jest! Dobra, jestem. Udało się! Aha! Sukces! Też się udało, Damianie, totalnie mi też się udało. Też się udało.
Z łapkami, co się stało? Nic się nie stało. Aha. W sumie. O, myślałem, że. Tam jest skrzynka na górze. Gdzie? O, tam będzie. Tu jest coś. Albo nam się zbuduje. Dobra, ja rozumiem, bo my po nagrodę to budujemy. Krystian, zebrałem coś. Wracaj, chodź. Damian, ale mamy wszystkie flagi już. Tak. Wiesz o tym? Pa. No. Widzisz tam jest ten. Tam jest kula już. Ale czemu jest 5? Aha, bo ta będzie ostatnia, czy ja ją też mam tam zatargać, tą? A dotknij ją. O, tak! Dobrze, wybierz sobie kolejny ten, kolejny portal. Ja lubię wioskę ukrytą w liściu, więc biorę to. Wioskę ukrytą w dwóch liściach jesiennych. Będzie zielono i ładnie. O, mówiłem, że będzie zielono. Ładnie to już trochę gorzej. Kulka jest po środku. Musimy to przejść tor przeszkód, a wiesz co jest z nim najlepsze? No. Że musimy go przejść bezbłędnie. Czemu? To są... Ty, ej, chwila, a jakbyśmy tutaj tak próbowali, ty tak? Tak, chciałbyś spukryć. Bożyk! Jesteśmy jak starzany. Nie, to tylko ty. A. Ja jestem jak taki półtarzon. Ty, no ale to jest łatwe, proszę pana. Panie, co to jest dla nas? Już abstrahując, to zajebiście koleś wykminił to. A, to znaczy, to ja robiłem tą mapę. Tak, ty robiłeś tą mapę? Ja, dlatego wiem, o co tu chodzi. Czekam na ciebie, Krystianku. Spokojnie, ja jestem, mówię ci, że ja programowałem tą mapę, to wiem jak ją przejść. Okej. Klawiatura mi się wyłączyła na ułamek sekundy. Aha. I musiałem... No nie, ale ja złapałem to! Ja złapałem tą tyrą. Halo, co jest? Widzę, że złapałeś, totalnie złapałeś. Ja złapałem, przecież dotykałem ją moimi paluszkami. A, totalnie. Tak było no, całe życie. No pa, widzisz, to siedzi ona. Śmiałeś się ze mnie. No jedzie ona, no pa. O, co, spadłem? Kiedy? No, akurat się drapałem po karku. Nie wiem, jak to się stało, Damian. Nie mam pojęcia, jak to się stało się. Myślisz, że byłbyś bardzo, jakbym ci obecnie wyjął kostkę? Nie, co się stanie, ale tak, byłbym bardzo zły, bo dojeżdżam do tej kostki. Okej. Okay. Zabieram ci. Cześć. Bo tam trzeba się puścić, bo inaczej wypierdacie z kapci. Hej, Damian, śmieszna sprawa. No. Co tam? Widzisz tam? Kulki? No. Są dwie. No. Są dwie. No. No teraz wracaj, bo nie ma trzech. Wracaj, bo tu jest kulka innego koloru. No ja co nie... żeś zrobił z tą tyrolką? Ja nie wiedziałem, że trzeba się puścić. Ja myślałem, czyli ty specjalnie to zrobiłeś, tak? Co? No, że nie złapałeś, tak? No nie, bo... Nie. Ja po prostu jechałem Jezu, na tej... Z jaką ja pierdołą grę, Jezu. Ja tu dla żartów. Ha. Bo zrobisz to, bo zrobisz to. Nie. Damian musiał oczywiście specjalnie nie złapać. Okej, bo ja dwuwymiarowy wymiar robię. Zaraz będą dwa wymiary w jednym wymiarze. Krystian, to tak nie działa. Czekaj, bo mi noga utknęła. To tak nie działa, chodź. Ja myślałem, że to tak działa. Jaka żałość. Nie potrafimy przejść głupiego poziomu. Nie no, jak nie potrafimy, to ty nie potrafisz. Tak? Ja ci mówiłem, że ja potrafię przejść, ty tylko że mi się nie doszedłeś do tej tyrolki ani razu. Jakiej tyrolki? Bzdury gadasz. No, pokazać ci jak się... Dobra, ja ci pokażę. Pokazać ci jak tą mapę się przechodzi, jak się powinno przejść, patrz. No i poczekaj, muszę się rozbijać tylko w dobrym momencie. Dwa, teraz patrz, teraz trzy. Mhm. I cztery, mhm. Zaraz będę miał dwa hamburgery. Mhm. 5, 6, 7, 8. Mhm. Nie przejedź po mnie, łosie. Dzięki za transport. Proszę bardzo, jak się zrobiłem. No i co? I co damy? Mówiłem ci, że tak się przechodzi tą mapę. Proste to było. Jezus. Jakim zlecem. Ej, żeby nikt nie powtórzył naszych osiągnięć. Patrz. Nie da się z tym pójść. Beka z ciebie. Snowboard! Dobra. No, używa snowboardu. Beka z ciebie. Jolo. Aha. Ja mam własne nogi, nic mi więcej nie potrzeba. Czy my musimy zgarnąć? Ale punkty miałeś zbierać. No ale nie! Durniu. Nice. Uh-oh. Coś mi nie wyszło. Och, w życiu mi nie to, tobie też chyba nie wyszło. Dobra. Ale ja zebrałem z 5 albo z 6 checkpointów. Ja wezmę, no ja tak wszystkie.
Nie gadaj, a one się zapisały w ogóle? No. Daj, ja cię posadzę. Nice. O, jednak nie mogę cię posadzić, Damian. Jak bardzo bym chciał. Dobra, jadę tam. Jedziemy! Damian, kulki nie dostaliśmy jeszcze. Nie wiem, gdzie kulka tam jest. Ja też nie wiem, gdzie jest kulka. A, no to jakby co, checkpointy wszystkie zebrane. Aha. I co teraz? A, tu jest kulka. Dziękuję. Nani? Zrobiłem. Jestem najlepszym graczem komputerowym. To poczekaj teraz na mnie. Musiałem ci to wytłumaczyć tylko. Jakoś dosyć prosto. Czekam na ciebie, Damian. O. A, czyli to się dzieje. Ulala. Poddaj się! Poddaj się! Odsuń się, gnojku! Jesteś aresztowany! No, strzelam dosyć słabo z tego strzelam. Czy musimy zestrzeliwać UFO? Tak! Tak! Hurra! Ty, tam jest kluczyk jaki. Tam jest jedno UFO do zestrzelenia, Damian. Ty, a ja nie mam tu jak... puchy! Pa, ja puchy! Damian, ale ja nie widzę, jak moje kulki lecą. O, proszę wyżej. Damian, wyżej czy niżej? Nie wiem, czekaj, puszki zestrzeliwuję. Damian, powiedz mi, gdzie te kulki, bo ja ślepy jestem. No właśnie, tak ciężko jest mi opowiedzieć, wiesz? Czemu one lecą tak randomowo? Wiesz co? Może to trzeba złapać... Musisz sobie złapać twarz. Pa, zestrzeliłem go. No i co? I co? A ty jesteś pierdolet, już 17 pistolet trzymasz w ręku. Jaki 17? Nie wiem, jak ja mam z tobą grać. 17 to jesteś ty. A nie da się tam wejść na górę? Prosto strzel... Nie wiem, czy się da, Damian. Co ja jestem, myślisz? Nie, Krystian, tu są schody obok, patrz. Pa, no ja wiedziałem. Właśnie tutaj przyszedłem dlatego, żeby ci pokazać, że one tutaj są. Zesrałeś się, a nie widziałeś, no. Ja widziałem, że one tu są. A da się tam wejść na górę? No nie wiem, stoi obok schodów, nie? Ja widziałem, ty gnomku. Tam. Dobra, tu jest taka szparka. Na pewno się uda. Na pewno. O. Myślisz, że nie, pa? Czekaj chwilę. Ej, Krystian, patrz, ho, Krystianek, pa, widzisz, mam klucz do twojego serca. Ale po co ci ten klucz? Nie wiem, idę do sejfu. No i co tam znajdziesz w tym sejfie? No, gratuluję. Co to jest, automobil jakiś? Sanie Mikołaja? Co to ma być? Baterie, słuchaj! No to nice! To dopiero teraz baterie znalazłeś? Nice, wkładaj ją tu na miejsce. No. Dobra, dawać mi ten statek, żegnaj. Dziecko, jest kulka, no i nice. Ty to wszystkie... Wszystko sam znowu musiałem zrobić. Ta, zesrałeś się, gościu. No jak to? Ostatnie dwa kto zrobił? To jest kostka wyjścia. To jest kostka wyjścia. A co są skrzynką na górze? Nie wiem, schody się nie otworzyły, więc nigdy jej nie zobaczysz. O! O! To jest najbardziej epickie wyjście. Chciałbym mieć opcję widzenia czegoś takiego w swoich snach. Tak, takie coś, właśnie znakiem wyjścia. Takie wyjście, a. To jest ten moment, kiedy dostajesz super sen, w którym na przykład jedziesz samochodem zrobionym z pomarańczy i jesteś mega zestresowany, bo spóźnisz się na swoją rozmowę kwalifikacyjną do pracy o tym, żeby zostać arbuzem. Robię tak, salto, tak mniej więcej wyglądają moje arbuzy. Tak lecę do swojej przyszłości.